pogoda była za dobra, można powiedzieć, do tej pory, kiedy już właściwie potrzeba deszczu, to do tej pory mamy piękną pogodę. Ale mam nadzieję, że to się zawsze odmieni, że będą mogli zasiewy wykonać rolnicy w takim kształcie i w takim czasie, kiedy będzie parkowało też może to schodzi. Sądzę, że jest tylko dzisiaj może problem cenowy. Bo trzeba najgólniej mówiąc i złoża się urodziły i urodziły się warzywa i urodziły się maliny, te owoce miękkie, tak najgólniej mówiąc. Natomiast jest problem może cen. Ale to między innymi to, co ja mówiłem w swoim wystąpieniu. No, rolnicy nasi mają tą słabość, nie są zorganizowani, są rozdrobnieni i łatwo ich wykorzystać. Tam też trzeba rolnikom w jakiś sposób przemawiać do rozsądku i przekonywać ich, żeby się organizować, bądź grupy producenckie, czy odbudowywać spółdzielczość, czy próbować gdzieś organizować się w tego rodzaju związki zawodowe, no, żeby była ta reprezentacja, żeby był ten, który będzie zawodowo zajmował się reprezentowaniem tych rolników przed tymi, którzy skupują, przed tymi, którzy decydują, przed tymi, którzy w jakiś sposób mogą temu rolnictwu palić. Bo dzisiaj ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego spadły ceny na zboże. Przez tego zboża no, nie ma tak bardzo dużo, nie mamy zapasu. Ale podejrzewam, tak jak minister rolnictwa gdzieś tam podejrzewa, że gdzieś nastąpiła zmowa cenowa. Ale ja mogę rolników zapewnić, że cena zbóż będzie na poziomie opłacalnym. Że cena zbóż, ta, która wystąpiła zaraz po zamierzona, ona już w tej chwili pomału zaczyna się odbywać i ona będzie na właściwym poziomie.